Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmie pokażę Wam, jak ja liczę opłacalność magazynu energii i czy w moim przypadku ten magazyn energii w ogóle się zwróci. Żeby Was wprowadzić w temat, no to posiadam magazyn energii, jest to 4 moduły rakowe Pylontech US5000, pojemność takiego jednego modułu to jest 4,8 kWh, napięcie zasilania 48 V, i współpracuje to z instalacją fotowoltaiczną 10,8 kW mocy. Tym magazynem zarządza inwerter hybrydowy Heumals o mocy 5 kW. Magazyn jest zgłoszony do sieci elektroenergetycznej i wzięta była na niego dopłata, dlatego koszt obniżył się zakupu o połowę. Jeżeli chodzi o ten magazyn energii, no to podczas powstawania tego filmu on przepracował już kilka miesięcy, czyli mam jak gdyby dane od lipca 2003 roku i te dane posłużą mi do symulacji właśnie spłacania tego magazynu energii w następnych latach. Żeby ułatwić sobie liczenie, przygotowałem tabelę w arkuszu kalkulacyjnym i tak jak tutaj widzicie, ilość lat, no to tutaj jest pierwszy rok użytkowania i jak będę miał dane do następnych lat, no to tutaj tą tabelę będę poszerzał i wtedy będę dokładnie wiedział, kiedy ten magazyn energii mi się zwróci. W punkcie P1 rok, wpisuję tutaj rok kalendarzowy. W tym przypadku napisałem tutaj od lipca, ponieważ eksploatacja magazynu zaczęła się 5 lipca 2023 roku. W punkcie P2 pojemność, wpisuję tutaj pojemność magazynu. W moim przypadku zakupiłem 19 kWh, ale będę tak naprawdę korzystał z 80%, ponieważ będę ładował do 100% i rozładowywał do 20%. W punkcie P4 wykorzystana pojemność. Obliczam sobie tutaj, że jeżeli z 19% wykorzystam 80%, to tak naprawdę do dyspozycji mam 15 kWh. Żebym mógł obliczyć rentowność w 2023 roku, musiałem wpisać tutaj cenę energii czynnej, czyli to jest jak gdyby czysta energia, oraz opłat przesyłowych, czyli opłata zmienna sieciowa, opłata OZE, opłata kogeneracyjna i opłata jakościowa. Jeżeli chodzi o tutaj te dane, no to są to tylko te dane z rachunku, który do mnie przychodzi, które są za kilowatogodzinę. Dodatkowo jeszcze do rachunku są doliczane inne opłaty comiesięczne. I tego nie biorę pod uwagę, ponieważ tamto i tak muszę zapłacić. Jeżeli sobie zsumuję pozycje P6 do P9, ja to będę nazywał przesyłowe, no to wychodzi, że po zaokrągleniu jest to około 19 groszy za kilowatogodzinę i musimy to zapłacić dodatkowo do tej energii, którą pobraliśmy. Jeżeli do tej kwoty uwzględnimy VAT 23%, no to mamy 23 grosze za kilowatogodzinę przesyłowego. W tych 23 groszach nie są uwzględnione jeszcze inne opłaty comiesięczne. W punkcie P13 policzyłem, ile wynosi koszt za czystą energię z VAT-em. Czyli jeżeli tutaj mamy 69 groszy razy 23% VAT, no to wychodzi, że 85 groszy kosztuje czysta jak gdyby kilowatogodzina zakupiona z sieci. Po zsumowaniu przesyłowych z VAT-em i ceny energii z VAT-em wychodzi, że za energię muszę zapłacić 1 zł i 8 groszy. W tym miejscu, jeżeli nie przekroczy się tych 3000 kWh rocznie, no to był zakup tej energii po 41 groszy. Gdybym nie miał tego magazynu, no to minąłbym ten limit 3000 kWh i po prostu cena by była taka, jak tutaj widzicie. Żebym mógł obliczyć realny zysk, no to muszę dowiedzieć się, za ile tą energię mógłbym sprzedać do sieci i wtedy muszę odjąć od tej ceny, za którą płacę za tą energię, kupując sieci. Dlatego w punkcie 15 pisałem, że dla mnie sprzedaż średnia energii do sieci to jest 35 groszy za kilowatogodzinę, ale nie jest to taki jak gdyby koszt prawdziwy sprzedaży, ponieważ jeśli ja sprzedam tą energię do sieci, będę chciał ją odzyskać, no to muszę zapłacić przesyłowe. Dlatego tutaj w punkcie 16 dołożyłem współczynnik odkupu energii. I to jest współczynnik cena energii
zakupu podzielona przez sprzedaży. I wychodzi na to, że muszę sprzedać 1,98 kW, żeby odzyskać 1 kW. Czyli można powiedzieć, że jest to 2 do 1. Jestem stratny na sprzedaży i odkupie. I z tej energii, którą bym pobrał z sieci, zapłaciłbym za 1 kWh 23 grosze przesyłowego. Żeby to rozbić na cenę 1 kWh tutaj, no to muszę tą cenę 23 grosze podzielić przez ten współczynnik odkupu energii. I wychodzi, że jeżeli ja wyślę 1 kWh za 35 groszy, no to potem, żeby ją odzyskać, muszę zapłacić 12 groszy przesyłowego. Czyli ostatecznie cena sprzedaży energii dla mnie to jest koszt 23 grosze. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Czy tak mogę policzyć? Dla mnie wydaje się to słuszne. Żeby dowiedzieć się, ile energii w 2023 roku od lipca zużyłem na ładowanie i rozładowanie magazynu, muszę tutaj sobie sprawdzić to na moim inwerterze. I tak jak tutaj widzicie, podzielone jest to na rok, czyli rok 2003 i początek 2004. Ja tutaj muszę ustawić dane, jeśli chodzi o ładowanie i rozładowanie akumulatorów. I tak jak tutaj widzicie, na ładowanie akumulatorów poszło 1103 kWh, a odzyskałem z akumulatorów 956,9 kWh w roku 2023. Dane, które uzyskałem z inwertera, wpisałem w pozycji 19 i 20. Są to dane wysłane z fotowoltaiki do magazynu, jest to 1103 kWh i odebrane z magazynu jest to 956,9 kWh. Przy okazji obliczyłem sobie jeszcze sprawność tego magazynu i tu jest proste obliczenie. Mając te dane z punktu 19 i 20, możemy sobie przeliczyć, jaka jest sprawność, czyli ile wysłaliśmy do magazynu, a ile odzyskaliśmy. W tym przypadku wyszło to 86,8%. Dodatkowo w punkcie 22 sprawdziłem sobie wykorzystanie magazynu, czyli jeżeli rocznie zużywam 6000 kWh i przez pół roku powinienem zużyć 3000 kWh, no to tutaj 956 kWh do tych 3000 to jest 32% użycia magazynu, czyli w konsumpcji mojego domu 32% energii pobrałem z magazynu energii, resztę to była autokonsumpcja i pobór od operatora sieci elektroenergetycznej. W punkcie 23, cena sprzedaży energii, obliczyłem sobie, ile bym dostał z elektrowni, gdybym sprzedał tą energię, którą wepchałem do akumulatora, czyli z punktu 19, te 1103 kWh po 23 grosze, no to dostałbym tak naprawdę 256 zł. Obliczyłem sobie też, ile bym zapłacił za energię, którą bym musiał zakupić z sieci po tej cenie złoty i 8 groszy. To wyszło mi, że musiałbym zapłacić 1038 zł przez te pół roku, które właśnie ten magazyn pracował. W punkcie 25 mam tutaj różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży i to jest ten zysk z posiadania magazynu energii. W tym przypadku wyszło to 781 zł i jest to cena przez pół roku użytkowania. W punkcie 26 będzie liczba cykli każdego roku, czyli 2023, 24, 25. Natomiast w punkcie 27 będzie ilość cykli narastająco, czyli w pierwszym etapie wykonał 63 cykle, w 2004 to już będzie te 63 cykle plus to, ile wykonał w tym roku 2024. W punkcie 28 mogę zacząć jak gdyby amortyzować ten magazyn. Jeżeli chodzi o te 19 kWh, no to ja zapłaciłem za nie 16 tysięcy złotych i chodzi tutaj o to, że to jest już po dofinansowaniu. Czyli tak naprawdę magazyn kosztował 32 tysiące złotych i 16 tysięcy złotych było zwrócone z dofinansowania. I pierwszego roku, przez to, że mam magazyn energii, zaoszczędziłem 781 zł i tą kwotę odjąłem od 16 tysięcy. Czyli można powiedzieć, że po
pół roku ten magazyn już jest jak gdyby spłacony o te 781 zł, czyli zostało jeszcze do spłaty 15 218 zł. W punkcie 29 są to zyski bez ceny zakupu. I chodzi tutaj o to, że będzie tutaj sumowane z każdego roku, ile ten magazyn już jak gdyby zaoszczędził pieniędzy. Trzeba pamiętać, że to jest zaoszczędzone, a nie zarobione. Jeżeli chodzi o cenę za 1 kWh magazynu, to w moim przypadku po dofinansowaniu jest to 842 zł. Jest to magazyn litowo-żelazowo-fosforanowy. Mając te dane, jak zachowuje się ten magazyn energii przez pół roku, mogę wstępnie oszacować, ile ten magazyn energii będzie się zwracał. Oczywiście nie mam tu bardzo dużo danych, jeśli chodzi o ceny, jakie będą w przyszłości i czy ten magazyn wytrzyma tak długo, dlatego tutaj są typowo szacunkowe ceny. Tak jak tutaj widzicie, dołożyłem kolumny z latami i będę chciał ten magazyn zamortyzować przez 15 lat, czyli chcę go użytkować do 2037 roku. Przeprowadzę kilka symulacji. Pierwsza symulacja to będzie taka, że cena energii nie zmienia się aż do 2037 roku. Zarówno ta cena zakupu, jak i cena sprzedaży energii do sieci. I przy tych cenach, które teraz mamy, no to po 11 latach magazyn energii się zwróci. Jest to bardzo długi okres czasu. Może się okazać, że magazyn energii może tak długo nie wytrzymać, ponieważ gwarancja jest do 10 lat. Jeżeli chodzi o liczbę cykli, no to tutaj od początku użytkowania zrobi on 1306 cykli. Czyli jeżeli ten magazyn energii ma gwarancję na tam 3,5 tysiąca czy 6 tysięcy cykli, no to powiem, że w tym okresie nie powinien się uszkodzić, ale zobaczymy, jak to będzie. Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj cena za 1 kWh magazynu energii podczas zakupu. Mi udało się z dopłatą zapłacić 842 zł za 1 właśnie kWh pojemności magazynu. Pod moimi poprzednimi filmami ktoś napisał, że tworząc samemu taki magazyn energii, koszt za pojemność 1 kWh to jest około 400 zł. No jeżeli to uwzględnimy, no to magazyn będzie się zwracał 5-6 lat. Gdybym kupił ten magazyn energii bez dotacji i musiał za niego zapłacić 1600 zł za kilowatogodzinę, no to już tutaj w te 15 lat nie byłbym w stanie spłacić tego magazynu. Jeżeli chodzi o tą cenę prądu, to do tej pory, do 2037 roku symulowałem, że będzie taka sama, co jest nieprawdą, dlatego tutaj przygotowałem sobie takie zmienne i będę mógł tutaj procentowo co roku zwiększać sobie cenę i nie będzie to procent składany, tylko od tej kwoty z roku 2003 będę po prostu dodawał procent, który tutaj wpiszę sobie. I dla przykładu, jeżeli będzie to 1%, no to tutaj te ceny będą wzrastać o 1%, ale w stosunku do tej ceny nie będzie to procent składany. Jeżeli cena prądu co roku wzrastałaby 1%, no to tutaj mamy już 10 lat zwraca się po prostu magazyn energii. Jeżeli damy 2%, no to dalej jest to 10 lat, dla 3% to już jest 9 lat, dla 4% no to jest 9 lat, dla 5% 9 lat, dla 6% to już jest 8 lat, dla 7% dalej 8. Jeżeli chodzi o 8%, no to jest to średnia cena, z jaką wzrastał prąd od 1999 roku do 2022. Dlatego myślę, że to będzie taka cena dobra do zasymulowania sobie właśnie tutaj tego zwrotu. Tak jak tutaj widzicie, po 8 latach magazyn zwróci mi się. Gdyby ceny rosły, tak jak tutaj widzicie, że w 2037 roku cena za prąd będzie 2,3 zł. I teraz zasymulujmy sobie coś takiego, że cena energii jest taka jak na przykład dla przedsiębiorców, czyli złoty 50. Tak jak tutaj widzicie, przedsiębiorcy, będzie się to już
zwracało zakup takiego magazynu po 4 latach. Gdyby cena energii kosztowała 2 zł, no to zwrot jest po 3 latach. Tego ja wrócę do tej ceny, jaką ma zwyczajne gospodarstwo domowe. No i tutaj wychodzi mi 8 lat. Gdyby też ta cena sprzedaży rosła też 8%, no to tutaj ten czas wydłużyłby się o pół roku prawdopodobnie, między 8 a 9 lat do zwrócenia się kosztów poniesionych na magazyn energii. Sprawdźmy sobie jeszcze, ile by zwracał się taki magazyn, gdyby 10% wzrastała energia co roku. To tak jak widzicie, w 2037 roku 1 kWh kosztowałaby 2,60 zł i zwrot magazynu byłby po 7 latach. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie, czy 7 lat to jest dużo, czy mało? I ile oceniacie, że taki magazyn energii może wytrzymać? Czy realnym jest to 15 lat, czy raczej to będzie 10? Jeszcze zostało mi do sprawdzenia, gdybym na przykład kupił sobie mniejszy magazyn energii. I chodzi tutaj o to, że na przykład teraz te 19 kWh pojemności może jest zbyt duże do tego, jakie ja mam tutaj pobory. Przyjmijmy, że wziąłbym magazyn 14 kWh. Tak jak tutaj widzicie, cena magazynu spadła i już teraz czas zwrotu to jest 6 lat. Co roku mniej więcej będę robił 169 cykli tego magazynu. Gdybym zakupił sobie 9 kWh magazyn, no to tak jak widzicie, cena praktycznie zwrotu jest już między 4 a 5 lat. I koszt magazynu to jest około 7,5 tysiąca złotych. Oczywiście to są ceny po dotacji, czyli 842 zł za 1 kWh pojemności magazynu. Gdybym na przykład przesadził z magazynem i wziął magazyn o pojemności 40 kWh, to tak jak widzicie, zwrot takiego magazynu to jest 13 lat. Przy tym oczywiście zapotrzebowaniu, naładowanie i rozładowanie, jakie ja mogę w tym moim domu po prostu wykonać. Jeżeli chodzi o te obliczenia, no to tak jak widzicie, nie było tu bardzo spektakularnych jak gdyby zwrotów i zysku. Dlaczego zdecydowałem się właśnie na zakup tego magazynu? Tak jak tutaj widzicie, gdyby cena została na tym poziomie, no to wychodziło mi, że to będzie 11, tam 12 lat, nawet w takich pierwszych obliczeniach. I chodzi tutaj o to, że chciałem mieć magazyn energii dla całego domu. Coś w formie takiego UPS-a. Ale wcześniej to się w ogóle nie kalkulowało, ponieważ był to koszt zakupu magazynu i przetwornicy. I problem był taki, że jeszcze co miesiąc ten UPS pobiera energię. Natomiast w tym przypadku, tak jak widzicie, po tych 11 latach jest szansa, że wyjdę na zero i będę miał jak gdyby w tych miesiącach marzec, październik, będę po prostu korzystał tylko i wyłącznie ze swojej energii. I tak jak tutaj widzicie, po tych 11 latach jak gdyby inwestycja się zwróci, a ja dodatkowo zyskam jak gdyby niezależność energetyczną przez tam 7 miesięcy, czyli od marca do października. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Jeżeli ceny wzrosną energii, na przykład o te 8%, no to już tutaj po 8 latach zwróci mi się magazyn i następne te 15 lat to już będzie zysk. Około 23 tysięcy złotych. Czy tak się wydarzy, czy ten magazyn wytrzyma te 15 lat, no to co roku tutaj w tym miejscu będę uzupełniał prawdziwe dane, czyli jakie są ceny, ile rzeczywiście magazyn energii pobrał energii, ile oddał. I tutaj co roku będę takie podsumowanie wkładał na mój kanał i będziecie mogli sobie zobaczyć, czy te obliczenia, które teraz wykonałem, miały jakikolwiek sens. To tyle w tym filmiku. Ja zapraszam Was na inne moje filmy. Cześć!